Przede wszystkim znowu pan 7, dalsza część Nox. Dobra. Więcej tych rzeczy. Nienawidzę tego. O, i patrzcie, jakaś lokalna wersja rosiczki. Proszę, bardziej agresywna. Pewne lubi ogień. Więc zapewne lubi ogień, myśli zapewne nie lubi ogień. Tak. Fajnie, że czarodziej ma szok. To jest tak świetny czar przeciwko tym osom. A nie wiecie, jak inne klasy muszą się bawić z tymi osami. Są po prostu irytujące. Okej. Okay. Fajnie, te rzeczy giną prawie od jednego firewalla. Całkiem łatwo mi je celować. Ci faktu, że się nie ruszają. Okej. Okay. To chyba było. Przestań to robić. Dziękuję. Okej. Okay. Pull. Z pewnością Fireball im się spodoba. Nawet stacjonarne obiekty potrafią robić czasami niezłe uniki przed Fireballami. Okej, okay, Mighty Wizard Swarm of Cure Wounds and Webs of Bane. Okej, okay, może się przydać w tej lokacji. Polyps Bane. Co jest? Większy poziom? To. Wiecie co? Nałożę te szaty. A te steady roby. Sprzedam przy najbliższej okazji. Aj! Proszę tego nie robić. Trochę się one... Trochę się one rzucają, stapiają z otoczeniem na tych bagnach. A skończyły się kolorowe, wesołe poziomy. A się będziemy babrać we wszystkim. O! Patrzcie. Nowy przeciwnik. Dobra. Że jakiś... czy to one wydają taki dźwięk? Taki tutu, tutu. Tam może taki odgłos bicia. Dobra, nieważne. Spróbujmy go zaskoczyć. Okej. Okay. Okej, okay, padł. Dobra, fajnie, łatwo poszło. A jak widzieliście, przeżył jednego fireballa. A wszystko, co przeżywa jeden fireball, jest dosyć szybkie, jest irytujące. Więc z pewnością jeszcze będziemy mieli do czynienia z tymi panami. O, patrzcie, nowe zombie. Oj, patrzcie, więcej starych zombie. Pewnie przyda się gdzieś burn wyjąć. Zaraz o to pomyślę. Ok, znając życie laska nie pali tych gości, tak. To musimy znaleźć. Ok, dobra, tutaj mam burn. Szkoda, że laska nie pali zombie. Szkoda. Ok, steady stuff of stunning. Ok, to może się przydać. Gdzieś, kiedyś. Ok, kolejny ten cień. Ok, awans za poziom, jej! To był trochę szczęśliwy fireball, musicie przyznać. Te cienie są całkiem szybkie. O, zombie, zombie. Założy się, że magiczne pociski nie zadają ognistych obrażeń, więc... Au! Au! Ta rzecz. Nowy przeciwnik. Nowy, wredny przeciwnik. Dobra. Na szczęście jest równie niemrawy jak inni ludzie. Okej, jest całkowicie odporny na firebole. To niedobrze. Przynajmniej nie widziałem, żeby mu zadało to jakieś obrażenia. Ta, kompletnie odporność. To niedobrze. Magiczne przyciski? Au, au! To również nie jest dobry poziom.
pomysł. Okej, to co ja mogę zrobić? Nie fireball, nie pioruny, nie... Serio, mam tu nawalać wręcz? Dobra, nie wiem czy to ma infrawizję. Spróbujemy tak to załatwić. O, patrz, nie ma infrawizji, dobrze. O, fajnie, i ucieka. Przed baciem wręcz. Nie jest aż takie szybkie. Dobra. To jest na razie dobry sposób na zabijanie tych rzeczy. Okej, czy coś tu jest poza zombiakami, tymi silniejszymi? Okej, kolejna rosiczka. Wow, spray zombie. Więcej zombie. Dobra, nie będę ryzykował z tymi. Nie będę ryzykował z grzybami, ponieważ... w takim momencie... Confuse byłby bardzo zabójczy. Okej. No to jak stary dobry fireball. Status zombie. Ej, wiecie co, tak często korzystam z tego wyssania many, że powinienem go chyba na drugą tą przenieść. Confuse, lock. Po co mi lock? Okej. Tak, żeby się nie pomylić. Dobra, czy coś tu było poza zombiakami i rosiczkami? Przejście dalej. Zbadajmy jeszcze to małe podziemie, które tutaj ominąłem. Wypadek w niewidzialności, gdybym napotkał na więcej tych kuleczek. O, siema, dawno się nie widzieliśmy. Cieszę się, że teraz nie stanowicie żadnego wyzwania. Żadnego w ogóle. Okej, 20 parę punktów obrażeń. Nie, równo 20 pewnie. Nie wiem. Trzeba spojrzeć na to jeszcze raz. Hmm. 20, okej. Okay. Dobra, myślałem, że one mają jakąś wrażliwość na elektryczność. Mogę mi zadawać więcej. Przestań. Tak się nie bawi. Hej. Hej! Dobra, czy coś tu było? Skrzynia. Okej. Okay. Mighty Wizard's Helm of Stars. To może być fajne. Will-O-Wisp. Charming will often lead you to a surprise, not always pleasant. Ta. Już widzieliśmy, że one mają dużo punktów życia. Więc... dobrze, że mamy Beast Scroll na nie. Zdecydowanie się przyda. Dobra. A tymczasem właśnie. Dobra. A przy okazji przydałby, może założę ten hełm Stars of the Stars, trochę rozjaśnię okolice. Więc to jest fajne. Okej, więcej zombie. I tam jeszcze był jeden.
Kurczę, te silniejsze zombie trochę dają sporo doświadczenia. Szkoda, że nie mam ich bit scrolla, żeby im zadawać większe obrażenia. 229, nieźle. Po tym, że mają więcej punktów życia, zapewne mocniej gryzą, to nie stanowią większego zagrożenia niż zwykłe zombie. Więc okej, dobra. Łatwe doświadczenie zawsze jest fajne. Nie uciekaj. Prezent dla ciebie. O! Okej. Jesteś tak szybki, że nawet uciekasz przed moimi czarami. Tak lepiej. Okej, w sumie nie wiem, czy potrzebuję tak dużo, przed nim uciekałem. Zależnie od tego, jak dużo to potrafi zadać obrażeń w walce, ale wolałem nie testować. Okej. Co my tu mamy? Coś, co wyglądało jak na zniszczoną ścianę, ale w rzeczywistości nią nie jest. Proszę tego nie... Irytujące stworzenie. Okej. Okej, 24 punkty obrażeń. Dokładnie 1/5. Okej. Nigdy tego nie obliczyłem. Raczej nie sprawdzałem. Ale wygląda na to, że Beat Scroll zwiększa obrażenia o 20%. Czego byliśmy świadkiem. Okej. Dobrze. Wiedzieć takie rzeczy. Coś tu jeszcze jest? Naprawdę bardzo ciemna strefa. Widzę cię. Okej, chyba więc nie zadają aż takich obrażeń. Ciekawe, czy mają jakieś specjalne efekty. Okej, ciekawe, jak to podniosę, to te ściany się nie rozwalą. Nie wyjdą jacyś przeciwnicy. Chyba nie. To dobrze. Okej, Shade. Shaun of the Shadows. Okej, więc one są nieumarłe. Dobrze wiedzieć. Ta wiedza może nam się przydać w przyszłości. Okej, taki zakątek, w którym żadna ściana nie jest zniszczona. Chociaż dobrze by na to pasowało. Siema. Au. Okej, tego nie zauważyłem. Więcej zombie. Dobra, skrzynia. O! Okej, myślałem, że to jest zniszczalne. Zdecydowanie takie wyglądało. Byłem przygotowany na to. Mighty Staff of Force. Okej, sporo tych lasek już zebrałem. A tu jest zombie. Potrzebuję upiorki. Nie to. Okej. Myślałem, że więcej z nich wyskoczy. Okej. Aj! Fajnie, że to ucieka, kiedy podejdzie się do niego blisko. I głównym atakiem Wispów jest... są pioruny. Więc fajnie, że jak się podejdzie do niej blisko, to nie próbuje ona strzelać tymi swoimi piorunami, tylko ucieka. Nic nie robiąc. Okej, wiecie co tam? Chyba coś pominąłem.
Chociaż może nie. Tutaj wejdę, to może wrócę się tam. Do tej ścieżki, którą ominąłem. Poniszczę wszystkie te przyraki, ponieważ już mnie denerwują. Dobra, dobra. Kasiczka. Więcej os. Więcej os. Au, 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 au. Okej. To był nagły zwrot akcji. Okej, tu jest czyrak, którego nie zauważyłem. Okej, wiecie co, zanim wyjdę, myślę, że mogę coś zjeść. Nie zaszkodzi. Okej. Zaraz tam się przyjrzymy. Ała. Okej, zaraz. Zaraz pewnie tak. Myślałem, że zaraz wlecą tędy. Ach, te dziury, dziury. Okej, dobra. A co tam było? W ścieżce, w której ominąłem. Więcej zombie. A nie, jednak tutaj jest coś, co ominąłem. Więc będę musiał tam spokojnie sprawdzić. Tymczasem, jesteś odporny na truciznę? Wygląda na to, że jest. A właśnie, nie pomyślałem nigdy o tym. Ta. Bardzo tani sposób, żeby zabijać te rosiczki. Co to jest? Czegoś takiego to chyba nie powinno być. Właśnie moja tarcza. Zdecydowanie czegoś takiego tu nie powinno być. Podejdź tu. Się tylko pocałować fireballem. Uciekła. Nie, nie uciekła. Okej. Okay. Zabawy wy. Odbijanie zaklęć jednak nie zawsze działają. Chodź tu, pani. Chodź tu, chodź tu. Serio? Spadła tam. A gdzie było wyjście z tego? Tam. O tutaj. Okej. Okej. Co to było? Okej. Okay. Rosiczki nie były zbyt silnym przeciwnikiem. A teraz są jeszcze mniej straszne. Dobra, dobra. Jakaś chatka opuszczona. Może jeden z przyczółków Morduina. Okej, okay, to jest lepszy zombie. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie.
No to wracamy. Nie, nie to stronę. O, o to mi chodziło. Lepiej. Ta, Burn zadaje duże obrażenia, jeżeli się na nim postawi trochę. Czego z pewnością doświadczyliśmy podczas walki z tym szefem diabłów. Okej, dobra. Czy czegoś nie pominąłem? Trochę była jedna ścieżka ta. Tak, tam. Którą również trzeba zbadać. Tak, dzięki, że nie zaczęli do mnie strzelać. Tak, on był za mały, żeby strzelać. Spoko. O, i dzban. Cydru. Poza tym nic, dobra. Ale opłacało się to przyjść dla cydru. A cydru zawsze wszystko opłaca się zrobić. Cydry jest spoko. Okej, okay, w następnym odcinku przemierzamy dalej te bagna. Spotykamy Morduina i no cóż, może przejść, wyjdziemy z tych bagien, co? To tak brudno, śmierdząco i tak dalej. No, chyba się nie ciągną tak w nieskończoność. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!